Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ostatnimi czasy dzieje się tak dużo, że aby móc poruszyć jak najwięcej z nich, postanowiłem grupować te, które mają ze sobą jakiś wspólny mianownik. I tak będzie dzisiaj. Skończymy sobie na pomocy, jaką dostaną od głównego inspektora sanitarnego. Tego na miniaturce, te sklepy, które ucierpiały od Powodzi. Mam nadzieję, że tą po pomoc przeżyją, bo nie, to nie będzie ani pomoc duchowa, ani mentalna, ani materialna. To będzie taka pomoc, która po prostu kontrolę im robi, drodzy Państwo. Jeszcze dobijał te sklepy będzie. O tym będzie na końcu. Zaczniemy jednak od tego, że pojawia się, nazwijmy to. No, stręcenie preparatów i to w formie przymusu ludziom, którzy chcą pomagać powodzianom. Generalnie chcesz pomagać powodzianom, tak, ale tylko jak weźmiesz preparat, który będzie obowiązkowy. Co w tym konkretnym przypadku, i w tych przypadku tych konkretnych preparatów, ma też jakieś tam argumenty na tak. Ale trzeba zwrócić uwagę po pierwsze, że ludzie są dorośli i sami decydują o swoim losie, a argument, że nie weźmiesz preparatu, to społeczeństwo będzie musiało płacić za twoje leczenie. No, jak ktoś na przykład jest spasiony dużo bardziej niż ja i w wyniku swoich decyzji żywieniowych. Dostanie na przykład zawału, cukrzycy albo jakichś innych chorób, to społeczeństwo też będzie musiało płacić za jego leczenie, i tam jakoś nikt nie mówi, że będzie inaczej. Albo jak komuś się trafi powikłanie po operacji zmiany płci, a to są podobno bardzo częste, to też będziemy musieli płacić za leczenie tych osób. Moim skromnym zdaniem, każdy jest dorosły, każdy Powinien odpowiadać za siebie, i jakiś ułamek wolności nam się należy. A te obowiązkowe preparaty dla ludzi, którzy chcą pomagać na terenach powodziowych, co spowodują? No, przede wszystkim spowodują to, że będzie mniej ludzi do pomocy. Wydaje mi się, że jest to świństwo. Tych ludzi spotkało gigantyczne nieszczęście. Niestety, między innymi również przez Działania i zaniechania zarówno rządu tuskistów, jak i rządu pisowców. Politycy powinni zamiast lansować się na tej powodzi, powinni później zapierdzielać tam ostro łopatami i biegać z, osusza z osuszaczami. Moim skromnym zdaniem. Eee, tymczasem jeszcze wprowadzają nowe regulacje. Które sprawią, że będzie mniej chętnych do pomocy. Bo bardzo wielu ludzi, stojąc przed dylematem obowiązkowy zastrzyk, lub nie wolno ci pomagać, powie: No sorry, chcę pomagać, ale w dobie tego, co ostatnio wychodziło a propos tych, tych różnych zastrzyków, nie zaryzykuję, bo mam żonę, mam dzieci, dla mnie moje zdrowie jest najważniejsze, bo mam dla kogo żyć nie chcę dostać zakrzepu i powie, nie będę pomagał. Więc to jest świństwo nawet ze względu na powodzia. Druga rzecz, drodzy Państwo, nie wierzę w to, że to się dzieje bez kontekstu. Zwróćcie Państwo uwagę, że ostatnimi czasy mamy wielki powrót gwiazd ery covidowej do mediów. O panu doktorze Grzesiowskim wielokrotnie mówiliśmy, wrócił, Wszyscy pamiętamy, co zrobił zaraz po tym, jak wrócił. Prawda? No, nic fajnego nie zrobił. Generalnie tak pioruńsko straszył nową zarazą, że z kontekstu wywiadu, który udzielił pani Rigamonti, yy, świadczyło, że został wezwany na dywanik do Ministerstwa Zdrowia i mu powiedzieli, żeby mniej straszył, bo elektorat się przestraszy i nie zagłosuje w przyszłych wyborach. Tak. Stręczenie, i tak dalej. Do tego jeszcze, drodzy państwo, niedługo po wyrzuceniu iluś tam milionów, chyba 25 milionów dawek preparatów na zarazę, których no, nikt nie chciał przyjąć, kupili nowe. Widzimy, czym zaskutkowała, czy z czym skorelowała się czasowo sytuacja powrotu gwiazdy zarazowej pana Grzesiowskiego. No to, drodzy Państwo, miejcie świadomość, że wracają również gwiazdy medialne zarazowe. Widzicie, drodzy Państwo, tego pana, który siedzi w studiu zaraz za posłem Mateckim. No to, drodzy Państwo, chyba tego uśmiechu nikt nie jest w stanie zapomnieć, zwłaszcza jeśli ktoś nie przyjął dobrowolnie zbawiennego preparatu i był w czasie zarazy zarządów pisowskich. Batecki jest pisowcem. Formalnie to jest tam suwerenna czy solidarna Polska, ale przepraszam, dla większości ludzi, jeden i tutaj takie brzydkie słowo. No, tego uśmiechu no, no nie da się zapomnieć, tak? Taki uśmiech szyderczo, agresywny. Mi się kojarzy z pewnymi zdjęciami z przełomu lat 30. i 40., nie? No, pamiętacie, drodzy Państwo. Ten pan to jest po prostu gwiazda aktywizmu covidowego, sna twarz kojarząca się z uprzykrzaniem życia ludziom, którzy nie przyjęli preparatu um, rzekomo dobrowolnie, prawda? No... Ludzie tak bardzo mieli dość pana tego prowadzącego po tym jego programie, że na dłuższy czas kompletnie zniknął z mediów. No i proszę bardzo, drodzy państwo, objawił się. Jest prowadzącym w, em, prowadzącym w tak zwanej patriotycznej, tak zwanej telewizji w polsce24.pl. A skąd by to wiemy, drodzy Państwo? Bo to zdjęcie wrzucił na swój Facebook poseł Dariusz Matecki, który z nim siedzi przy jednym stole i który był jego gościem w tej tak zwanej telewizji rzekomo patriotycznej. I pikantery sprawie dodaje to, że Dariusz Matecki się próbował lansować w czasie moim skromnym zdaniem zamordyzmu covidowego, jako ten prawilniak, że on taki wentyl bezpieczeństwa, że PiS to jedno, a wówczas to oni się chyba nazywali Solidarna Polska to drugie i że on jest za normalnością i tak dalej. No próbował się lansować jakby na sprzeciwie względem tego zamordyzmu. No i jak widać, teraz nie tylko nie ma problemu, żeby usiąść przy jednym stole z człowiekiem, który jest, który był gwiazdą tamtego systemu, ale również uznał, że to jest na tyle chwalebne, że się sam tym pochwalił na Facebooku. O Darku Mateckim można powiedzieć bardzo, bardzo wiele rzeczy, ale nie to, że jest głupi. No bo... No nie, to jest bardzo inteligentny człowiek. Eee, wie, tak, no wiele rzeczy można o nim powiedzieć, ale głupi nie jest. Eee, no i drodzy państwo, skoro on wrzuca takie zdjęcie, to znaczy, że uważa, że mu to drodzy państwo... Ale przyniesie jakieś korzyści. A to znaczy, że być może rozstawiane są figury przez, przed kolejną partią szachów pod tytułem Kolejna Zaraza. Wiecie, konflikt na Ukrainie powoli się kończy, e, albo przynajmniej będzie zawieszany. A nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na taką bardzo ciekawą koincydencję, że ilekroć konflikt na Ukrainie e, zaczyna mm, Zaczyna medialnie przycichać. Tylekroć pojawia się albo nowy wariant, subwariant wirusa celebryty, albo też pojawia się jakiś nowy, super straszny patogen, który oczywiście pioruńsko zrobi nam bardzo, bardzo mocną krzywdę. On oczywiście się głównie w mediach pojawia i za każdym razem. No i potem jak. Medialnie przycicha, to okazuje się, że jednak, no nie. Tak nas strasznie straszyli, że nam taką straszną krzywdę zrobi, a nie zrobił. Pytanie, co by się stało, gdyby taki patogen nie, przy, nie, przy, nie, przy, nie przycichł medialnie? Pewnie i na przykład, gdyby wymyślili sobie jakieś masowe testowanie ludzi na ten patogen. I tu warto przypomnieć, co gruchteło jak pisowcy. Um, chcieli zakończyć yy, zarazę yy, yy, ze względu na to, że moim zdaniem ze względów politycznych, ze względu na konflikt na Ukrainie, bo chcieli, żeby Polacy nie bali się przyjmować do swoich domów w większości niezaszczepionych Ukraińców. Ech, I nagle rozesłane zostały pisma do placówek medycznych, żeby Bezobjawowych nie testować, bo w przypadku bezobjawowego pacjenta wynik testu pozytywny nawet w 91% jest wynikiem błędnym, czyli fałszywie pozytywnym. Więc gdyby zrobili podobnie skuteczne testy na dowolną jedną chorobę, to w Polsce można zrobić pandemię dowolnej jednej choroby, nawet zupełnie nieistniejącej. Jutro sobie wymyślam chorobę. Nie wiem, kiedyś, kiedyś to, to się śmieszkowałem i mówiłem o chorobie Piripiri. Piri. Pamiętacie? W 2020 wymyśliłem chorobę Piripiri. Piri. No ale teraz sieć barów e, szybkiej obsługi z kebabem e, zawłaszczyła sobie tą nazwę, e, i teraz pewnie ich fani by mówili, że to ja im nazwę ukradłem. Więc teraz powiedzmy, można sobie wymyślić, e, wyśli, wymyślić chorobę drogi mały kebab. I jeśli zrobi się takie testy, które u ludzi, którzy w ogóle nie mają tego wirusa i tak, i tak w pewnych okolicznościach dają wyniki pozytywne, no to jak przetestujesz całe społeczeństwo, to, to ci wyjdzie, że masz, że masz pandemię choroby drogi mały kebab. Co swoją drogą, jak się patrzy na kebaby różnych celebrytów, to można uznać, że to nawet rzeczywiście tak jest, bo rzeczywiście te kebaby celebrytów, cztery dychy za małą bułkę. Drodzy Państwo, ale wróćmy sobie może, także drodzy Państwo, to wszystko jest jakby w kontekście. W kontekście tego, że. Żeby się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że naprawdę bardzo, bardzo szybko po zakończeniu konfliktu na, u nasz, za naszą wschodnią granicą będziemy mieli zupełnie przypadkowo skoordynowaną w czasie jakąś pandemię. I nie, nasi wschodni sąsiedzi nie będą mieli z tym kompletnie nic wspólnego, to nie, nie ich wina. Wiecie, generalnie, jak ktoś odpierdzielał w mediach czy w polityce, takie rzeczy jak w 2020, 2021 i 2022, to myślicie, że teraz nie będzie? No, mi się wydaje, że tym bardziej będzie, bo już wie. Robili to, co robili. Kaska za to leciała. Żadna zła. Ta, żadna kara ich za to nie spotkała. Prawda? Nawet nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek pozwał wujka czarka i innych celebrytów, którzy wmawiali, że szczepionki są skuteczne i bezpieczne, gdzie co do skuteczności, no, drodzy Państwo, skuteczność została zdefiniowana na początku. Zaszczepieni nie będą zarażać, bo nie będą chorować. A na samym końcu po wielu zmianach zostało to doprowadzone do mniej będzie umierać. No to ja pierdzielę taką skuteczność, drodzy Państwo. A na pewno nie jest to spełnienie definicji którą określono na samym początku, gdy namawiano ludzi do przyjmowania tego preparatu. Więc pierwsza część zdania nieprawda. Druga część zdania odnośnie bezpieczeństwa. Drodzy Państwo, w tym czasie, gdy oni to mówili, to badania jeszcze trwały, więc z definicji nie mogli za zaświadczyć, zaręczyć za coś, o czym nie mieli wiedzy. Więc ewidentnie, jeśli ktoś przyjął preparat pod wpływem jakiegoś celebryty, którego do tego. Celebryty, czy polityka, czy takiego celebryty medialnego prowadzącego, który przyjął, który twierdził, że jest skuteczne i bezpieczne, a potem trafiło mu się powikłanie, to może teraz tego człowieka pozywać cywilnie. A być może nawet jakieś zawiadomienie do prokuratury, a e, natomiast cywilnie pozywać może na pewno. Nie słyszałem, żeby nawet wujek Czarek. Gwiazda tego wszystkiego dostał na buzi jakich pozew. Jeśli ktoś pozwał wujka Czarka o to, to bardzo proszę o kontakt na mój mail biznesowy. Probono będę to nagłaśniał, bo uważam, że to jest trosce o interes społeczny. W każdym razie ci ludzie wiedzą. Było dobrze, było fajnie, był blicht, był splendor. Ee, by, by, była atencja, była kasa na pewno. Nie sądzę, żeby, kto, żeby poza pojedynczymi ludźmi ktoś to robił za darmo a teraz yy, żadnych negatywnych konsekwencji za to nie były, no to jak ktoś, to, to dlaczego nie załapać się jakby drugi raz, nie? Ale przyda, przy, podkreślam, to jest tylko moja prywatna opinia, yy, że tylko tyle, tylko prywatna opinia, drodzy Państwo. Tylko prywatna opinia. Drodzy Państwo, źródełka. Pierwsze źródełka to PAP, czyli Polska Agencja... Prasowa, źródło najbardziej po linii, jakie tylko może być, bo Państwowa Polska Agencja Prasowa przecież jest pod, to, to jest instytucja rząd, rządowa. Czy pod kontrolą rządu. Przepraszam, pod kontrolą rządu. O! Obowiązkowe szczepienia dla funkcjonariuszy pracujących przy usuwaniu skutków powodzi. Obowiązko. Przeczytajmy ten artykuł. Policjanci, funkcjonariusze, yy, strażacy graniczni i strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w usuwaniu skutków powodzi, będą, będą mieli obowiązek szczepień ochronnych, zakłada projekt ustawy o usuwaniu skutków powodzi. I teraz, patrzcie, kiedy to sprytne. Moim zdaniem, celem jest przyzwyczajenie nas, Polaków, że obowiązkowe szczepienia, dla dorosłych są czymś absolutnie normalnym i trzeba się z tym pogodzić. Po to, żeby jak już potem będzie jakaś nowa zaraza, żeby mówić, no proszę bardzo, były obowiązkowe szczepienia dla strażaków, dla policjantów, dla straży granicznej. I co, żyją? Żyją. A to, że to zupełnie inny preparat, z zupełnie innych powodów, to nie ma znaczenia. Obowiązkowe szczepienia mają nam się zacząć kojarzyć jako normalne. I teraz tak. Patrz, jakie to jest świństwo. Tutaj działa bardzo podobna zasada, która została opisana w tym starym porzekadle. Przyszli po Łysych, nie protestowałem, bo jestem kudłaty. Przyszli po pięknie ogolonych. Nie protestowałem, bo jestem brodaty. Przyszli po pięknych, nie protestowałem, bo jestem szpetny. Gdy przyszli po szpettych, brodatych, kudłaczy, nikt nie protestował, bo nie było już nikogo. No tak to, drodzy Państwo, działa. To jest metoda odcinania z, społecz z całego społeczeństwa pewnych mniejszych grup, bo ta grupa sama z siebie nie da rady się bronić Ym... i liczenia na to, że całe społeczeństwo się za tą grupą nie ujmie. No i niestety mam takie wrażenie, że, że to działa. Zaraza pokazała, że to działa. Już pomijam samą końcówkę, kiedy to ludzie, którzy przyjęli zbawienny preparat, wręcz ziali w dużej części. Nie wszyscy, ale duża część wręcz ziała dziką nienawiścią do ludzi, którzy nie przyjęli preparatu, bo uwierzyli w bretnie, że ich zbawienny, skuteczny i bezpieczny preparat nie działa. Ponieważ ktoś inny tego preparatu nie przyjął. I, I ziali po prostu czystą nienawiścią. Ja przynajmniej tak to odbieram. Oczywiście nie wszyscy, tylko część. Ale wystarczająco duża, żeby rząd no, bardzo mocno rozważał, nawet w Polsce, turboprześladowanie tych ludzi, którzy nie przyjęli preparatu. Żeby biedroń który powinien zniknąć na stałe z życia publicznego za tweet pod tytułem lockdown dla niezaszczepionych natychmiast, no zniknął, tylko że do Brukseli. Gdzie zarabia kilkadziesiąt tysięcy w... miesięcznie w przeliczeniu oczywiście na złoto. Trzejcie? Ale przypominam, a i tutaj ważne, że takie nieujmowanie się za tą częścią społeczeństwa, która aktualnie ma problem z władzą, się mści i wraca do tych, którzy no, nie zdali moim zdaniem testu na przyzwoitość. Przypominam Austrię. W Austrii e, rządzący moim zdaniem zachowywali się jeszcze gorzej niż rządzący w Polsce. I oni tam sobie najpierw zrobili lockdown dla niezaszczepionych. Czyli spełnili mokry sen Biedronia, lockdown dla niezaszczepionych. Oczywiście nie dlatego, że pan Biedroń tego chciał, tylko. Przypadkiem, tak? No i. Drodzy Państwo, zrobili ten lockdown chyba na dwa tygodnie. No i okazało się, że nic nie dał, no. Ciężko, żeby dał, skoro preparaty były tak skuteczne i bezpieczne, że wszyscy wiemy jak. Co więc zrobił potem rząd Austrii? Mm, zrobił lockdown dla wszystkich. Czyli ci ludzie, którzy pozwolili uwięzić w domach ludzi tylko dlatego, że nie chcieli przyjąć dobrowolnie dobrowolnego preparatu, czyli de facto na pozbawienie ich wolności. Potem sami zostali za to ukarani, bo sami zostali pozbawieni wolności. Dokładnie w myśl tej zasady, do której mówiłem, przyszli po kudłatych i tak dalej, tak dalej. Więc drodzy Państwo, to jest świństwo, że się właśnie wydziela takie małe grupki, wykraja po kawałku, po kawałku, po kawałku. Przeczytajmy to jeszcze raz. Policjanci, funkcjonariusze z yy, Granicznej i straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w usuwaniu skutków powodzi, będą mieli obowiązek szczepień ochronnych, zakłada projekt ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych. Ustaw skierowany we wtorek na posiedzenie Rady Ministrów zakłada m.in. zmianę w ustawie o policji, ustawie o Straży Granicznej i ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Zaproponowano w nim wprowadzenie wymogu szczepień ochronnych dla funkcjonariuszy tych służb i strażaków Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w usuwaniu skutków powodzi. Z usuwa, z Uzasadnienia wynika, że nowe przepisy mają zapewniać ochronę funkcjonariuszom i strażakom, w związku z tym, że na terenach objętych powodzią mogą występować choroby zakaźne. I drodzy Państwo, ja się zgadzam. Znaczy źle to zabrzmiało. Ja się nie zgadzam z zamordyzmem. Natomiast prawdą jest, że na terenie um, objętym powodzią mogą występować choroby zakaźne. Więcej, drodzy Państwo. To jest zdanie, które jest na pewno prawdziwe, bo choroby zakaźne występują kurde wszędzie. Więc na terenach powodziowych też. Powiedziałbym, że prawdziwym jest zdanie, że na terenach powodziowych występuje więcej chorób zakaźnych. Znaczy, w sensie nie więcej typów, tylko że jest większe mm, namnożenie patogenów. Na przykład, ja osobiście z własnej woli. Jakbym jechał hał, odbudowywać budynek zainfekowany całym tym szlamem popowodziowym, to z własnej woli u swojego lekarza, którego znam, któremu ufam, który mi dobiera odpowiednie preparaty i wcześniej mnie bada, naprawdę bada, przyjąłbym. Co najmniej kilka preparatów na choroby, które wynikają z tego, że możesz się zakazić przez rozciętą skórę. Mówiąc krótko, jak odbudowujesz taki dom, to na pewno się trochę poranisz. A przypominam, że w tym szlamie popowodziowym to jest pełno pochodnych fekaliów, pełno pochodnych zwłok, pełno pochodnych jeszcze gorszych substancji. I mimo, że na pewno bym to robił w pełnym kombinezonie ochronnym, pewnie, żeby nie wzdychać przez, przez nos i usta, wszedłbym tam autentycznie w masę przeciw ochronnej, ale takiej prawdziwej, a nie takiej, co w czasie zarazy nam chirurgicznej masaż, to i tak pewnie bym przyjął kilka preparatów. Bo naruszenie ciągłości skóry. I jednoczesne wprowadzenie patogenów, które są w tym szlamie, no, drodzy Państwo, to może się skończyć tragicznie. Tyle tylko, że, jak już wielokrotnie mówiłem, po pierwsze, jest zasadnicza różnica między dobrowolnością a przymusem. Przymus, co do zasady, jest zły, dobrowolność, co do zasady, jest dobra. I ten dobrowolność lub przymus, w wielu przypadkach oddziela od siebie rzeczy, które są przestępstwem, od rzeczy, które są zupełnie pożądane. Przykład: seks za obopólną zgodą fajna rzecz, ale wystarczy, że jedna osoba się nie zgadza, druga osoba ją zmusza i za to, już jest wieloletnia od bo to się nazywa gwałt. OK? Druga rzecz, drodzy państwo. Jeszcze raz podkreślę, jestem przekonany, że tutaj chodzi o przyzwyczajenie nas, że obowiązek, a w praktyce przymus, zaraz będziemy sobie o tym mówić, jest czymś zupełnie normalnym. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład nie ma tutaj strażaków ochotniczej straży pożarnej. Tak myślicie dlaczego? Eee, no, zakładam, że dlatego, iż podobnie jak w czasie zarazy będzie wielkie przymuszanie. Czyli, tak jak pamiętacie, w czasie zarazy było z lekarzami i co w sumie, pośrednio, w zakomoflowanej formie, tą ustawą zamordystyczną, która na szczęście nie weszła, moim zdaniem chcieli zrobić na wszystkim. Chcesz pracować? Weź preparat. Ile lekarzy, ile pielęgniarek Przyjęło preparat tylko dlatego, żeby móc pracować. Tak samo tutaj. Jestem przekonany, że to nie będzie tak, że zdanie brzmi: chcesz pomagać na terenach powodziowych, przyjmij preparat. Ale jest też drugie zdanie: My cię wysyłamy do pracy na terenach powodziowych, do odbudowy. A więc nie przyjmiesz preparatu, nie możesz wykonać polecenia. A więc zwolnimy cię z pracy. Zobaczycie, że tak będzie. Taka jest. Ja nie mam na ten temat wiedzy. Takie są moje przewidywania na podstawie mojej, mm, mojego doświadczenia życiowego. Projektowane przepisy zakładają, że w przypadku możliwości wystąpienia na stanowisku służbowym szkodliwego biologicznego czynnika chorobotwórczego. E, generalnie Zwróćcie uwagę yy, na konstrukcję. Nie, że na pewno występuje, tylko możliwość. Projektowane przepisy zakładają, że w przypadku możliwości wystąpienia no drodzy państwo, czy jest możliwość, że za drzwiami stoi moja żona z wałkiem i jak tylko otworzę drzwi, to mnie stuknie w łeb? Tak, jest taka możliwość. Czy ona tam stoi? Nie nie stoi wiem bo spojrzałem ale możliwość istnieje żebyście rozumieli państwo czym jest fakt od możliwości fakt czy trzeba pójść trzeba zbadać trzeba stwierdzić trzeba sprawdzić trzeba udowodnić fakt możliwość ktoś powie tam istnieje możliwość koniec rozumiecie czyli w praktyce będą mogli zmuszać tych ludzi do przyjęcia przymusowo tych preparatów Formalnie, obowiązkowo, w praktyce moim zdaniem przymusowo, tych ludzi kiedy tylko kurde będą chcieli. Na stanowisku służbowym szkodliwego biologicznego czynnika chorobotwórczego. Drodzy Państwo, e, mi się wydaje, że czynnik chorobotwórczy zawsze jest szkodliwy, no ale generalnie wiecie, no, nawet przeziębienie wbrew pozorom nie bierze się od przeziębienia, tylko bierze się od patogenu. Nie pamiętam, czy przeziębienie wywołuje wirus czy bakteria. Wydaje mi się, że wirus. Um, ale też tak, tak, jest coś takiego, jak patogen przeziębienia. I wiecie co? Od jest kurde, wszędzie. Wszędzie mamy szkodliwe biologiczne czynniki chorobotwórcze. Wszędzie. Na szczęście nas, większość z nas nie choruje non-stop, bo mamy coś takiego jak układ odpornościowy. Przeciw któremu jest dostępna szczepionka. Policjant, funkcjonariusz i strażak jest obowiązany poddać się szczepieniom ochronnym. Podkreślono, że policjanta, funkcjonariusza i strażaka nie dopuszcza się do pełnienia służby na stanowisku, gdzie występuje szkodliwy biologiczny czynnik chorobotwórczy, jeśli nie posiada on wymaganych szczepień ochronnych. I teraz, drodzy Państwo, wyobrażacie sobie, pojawia się pojawia się nowa zaraza, nazwijmy ją mały, drugi kebab. I ten mały, drugi kebab jest wszędzie. Wszędzie. I nagle robią kalkę z tych przepisów na wszystkie normalne, wszystkie zawody. Chcesz pracować? Musisz się zaszczepić. A zwróćcie Państwo uwagę, że ostatnio to tak dziwnie bywało, że jakoś przypadkiem te... Choroby, o których tak głośno mówiono w mediach, że one są strasznie, strasznie groźne, to jakoś niedawno bym opracowali i, op i opatentowali na nie szczepionkę. Nawet ta małpia ospa, którą ludzkość zna bodajże od lat 70., to jakoś zaczęli, praktycznie nikt o niej nie słyszał, zaczęli nią straszyć chwilę po tym, jak, e, chwilę po tym jak e, jedna z korporacji opatentowała na nią szczepionkę. Ciekawe. Co, jeszcze ciekawsze, mimo tego, że ta choroba, jak y, podawało nawet WHO, przenosi się głównie przez kontakt z kałem y, i przez stosunki seksualne, tak w jednym wiecie, że jest taki stosunek, który ma ten kontakt, y, to chcieli drodzy Państwo y, jakby dopuszczenia tego preparatu do. Dla, dla młodzieży i dla dzieci. Ciekawe po co. Nie wiem, ale się domyślam i się trochę boję. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, że na podstawie oceny ryzyka opartej na danych epidemiologicznych nie ma obecnie rekomendacji masowych szczepień ochronnych dla wszystkich osób przebywających na terenach dotkniętych chorobą. Po wybory idą, zobaczycie, co się będzie działo po wyborach. We wspólnym stanowisku główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Miłosz Parczewski oraz krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Statkiewicz podkreślili, że od początku 2024 roku sytuacja epidemiologiczna w regionach dotkniętych powodzią jest Stabilnie dobra. No ale drodzy Państwo, nie, nie, jeśli chodzi, um, nie jeśli chodzi o kwestie przedsiębiorców. Drodzy Państwo, wiecie, tereny powodziowe, schrzaniło się większość tego, co się schrzanić miało, nie? E, ludzie potracili majątek. Nie ma też sklepów, ludzie nie mają gdzie kupować, trzeba by tych ludzi jakoś wesprzeć. No to jak wspiera główny inspektor sanitarny? Kontrole! Drodzy Państwo, wirtualna Polska, finanse. Służby, aha, opracowała osoba, która podpisała się jako magl. Służby kontrolują sklepy po powodzi, grożą wysokie kary. Główny Inspektorat Sanitarny, w skrócie GIS, rozpoczął kontrolę w sklepach z żywnością, które ucierpiały z powodów powodzi, donosi Dziennik Gazeta Prawna. Łącznie ich jest 1270. Za sprzedawanie zalanej żywności grożą surowe kary. I żeby nie było wątpliwości, ja też uważam, że za sprzedawanie zalanej żywności powinny grozić surowe kary. Tak uważam. Tylko na przykład, nie wiem, ja ostatnio w dużej sieci dyskontów, jak tam robiłem zapasy, że, bo tam pewnie może słyszeliście, tam te swoje zapasy na samym początku poszły na tereny powodziowe. No, a lubię mieć zapas żywności w domu. Nie? No to skoro swój oddałem, więc już nie mam, to spomyślałem, że uzupełnię. No i tam poszedłem sobie do, do, do dyskontu. Może sobie coś kupię, tak? No i drodzy Państwo, zno znalazłem trochę przeterminowanych. Tak. To może główny inspektor sanitarny by się na przykład też tym zajął. Nie, nie tylko małymi polskimi sklepami, które tak łatwo dojechać. Może tymi tam dużymi? Z kapitałem zagranicznym. Nie? Tak mi się wydaje. Drodzy Państwo, drugi, 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 dru, dru, yy, drugi, to to Dziennik Gazeta Prawna, którą się Wirtualna Polska powołuje. Czyli Sanepid sprawdza sklepy po powodzi. Kontrole już się rozpoczęły. Patrycja, otto. No i trzeci, drodzy Państwo, TVN24 Biznes. Ruszyły masowe kontrole sklepów. Tak. Wiecie, żeby nie było wątpliwości. Ja generalnie naprawdę jestem za tym, żeby. Sprzedawców żywności kontrolować. Ba, ja jestem za tym przede wszystkim, żeby kontrolować producentów żywności. A przede wszystkim to jestem za tym, żeby kontrolować w ogóle producentów żywności w znaczeniu produktów rolnych, zwłaszcza tych, które wjeżdżają do Polski. No bo tajemnicą Poliszynela jest, że yy, dużo wjeżdża nam tego z wschodniej granicy, a tam kupić. Zaświadczenie po, potwierdzające nieprawdę o tym, co jest, a czego nie ma w tych produktach rolnych, to nie jest takie trudne. Ja bym naprawdę chciał jeść zdrową żywność. Tylko, no niestety, ale mm, odkąd usłyszałem, że nawet jakiś tam producent, ta, przepraszam, marka od zdrowej żywności stwierdziła, że nie kontroluje tego, co importuje. Za wschodu, bo wierzy tamtym świadectwom, to najpierw się oplułem, bo akurat piłem kawę, więc potem musiałem sprzątać. No bo wierzyć tamtym świadectwom to naprawdę trzeba być... Ja nie wiem, po prostu nie wiem, jak można wierzyć na słowo tamtym świadectwom. A potem z pogadałem z żoną i się okazało, że ona kiedyś kupowała produkty tej firmy, no i się trochę przeraziłem. Na szczęście już pod... No bo wiecie, to kurde, cholera wie, co my jedliśmy, tak? Żona płaciła większe pieniądze, bo było obiecane, że to będzie zdrowe, a potem się okazało, że to jest nawet nie na słowo honoru, tylko na ukraińskie zaświadczenie. Um, więc, wie, więc ja bym bardzo chciał, żeby właśnie inspekcja sanitarna kontrolowała wszystko, co wjeżdża do Polski. Potem, żeby kontrolować producentów. Wiadomo, że ci producenci, oj, różne akcje się tam działy. Pamiętacie drodzy Państwo, aferę Konstaru i odświeżanie wędlin? Przy to odświeżanie to, to takie, wiecie, takie, takie śmieszki hegeszki, to odświe odświeżanie. Bo tak naprawdę to oni po prostu yy, bodajże z zapleśniałych, yy, z zapleśniałych wędlin zmywali. Widoczne objawy spleśnienia i ludzie jedli spleśniałe, przed, spleśniałe jedzenie. Biorąc pod uwagę, że, no właśnie, a skończywszy na sprzedaży przeterminowanej żywności w marketach, i drodzy Państwo, to jest nagminne. I super, że inspekcja sanitarna bierze się za kontrolę, ale wydaje mi się, że powinna się wziąć za kontrolę wszędzie w Polsce. Naprawdę. I zacząć od dużych sieci marketów, bo wydaje mi się, że taki mały sklep lokalny, który żyje z tego, że ma dobry kontakt ze swoimi klientami, bo on jest lokalny, tam przychodzą sąsiedzi. On nie będzie tych sąsiadów, Truł, oszukiwał, on będzie bardzo dbał o to, żeby im krzywdy nie zrobić. Wiecie dlaczego? Bo jak taki mały lokalny sklep, nazwijmy go Market Ujacka, zostanie złapany na tym, że sprzedaje na przykład zalaną żywność. Nie daj Boże jeszcze rozhermetyzowaną i w ogóle i że coś się potem ludziom stanie, nie wiem, czerwonkę złapią czy jakieś inne świństwo. To, to się rozniesie po całej okolicy i albo temu marketowi um, niesamowicie um, niesamowicie spadną obroty, albo on wręcz zbankrutuje. Dlatego jestem przekonany, że takie małe sklepy, co do zasady będą bardzo dbać, żeby tam wszystko było bardzo okej. Okay. Natomiast wiem, jak działają korporacje. Również dlatego, że kiedyś, niestety, pracowałem w korporacji, teraz zdarza mi się czasem pracować dla korporacji. I tam się liczy Excel, tam jest całkowita bezwzględność. I o ile, jak już powiedziałem, nie wierzę w to, że mały, lokalny sklep będzie świadomie w cudzysłowie tru swoich klientów. O tyle jestem przekonany, że jest bardzo możliwe, że produkty zalane z dużych sieci ogólnopolskich zostaną z tych sklepów z terenów powodziowych zabrane, a następnie wizualnie doprowadzone do bardzo dobrego stanu i wstawione do sklepów w innych częściach kraju. Dlatego uważam, że kontrolowanie sklepów na terenie powodziowych jest bez sensu, bo tam będzie wszystko ok. Duże sieci zabiorą stamtąd swój towar, który się nie nadaje i który powinien zostać zutylizowany. Małe sklepy wyrzucą. Duże sklepy, moim zdaniem, będą to nie wszystkie, ale niektóre. Moim zdaniem. Mogą sprzedawać to w innych, w swoich punktach handlowych po prostu gdzie indziej, poza, e, poza tymi. Mm, poza, poza terenami powodziowymi. I dlatego uważam, że zasadnym jest. Są wzmożone kontrole dużych sieci handlowych poza terenami powodziowymi. I tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia.